Siemanko ludziska, ja jestem Rulalos i dzisiaj ruszamy na Grand Prix Hiszpanii na torze w Montmeló pod Barceloną. Zapraszam serdecznie. Proszę Państwa, ależ niesamowita pogoda zastała nas na torze w Hiszpanii. Miejsce, które kierowcy Formuły 1 chyba bardzo dobrze znają. Dlatego, że to właśnie tutaj odbywają się testy przedsezonowe. Co ciekawe, właśnie dokładnie w tym momencie jesteśmy w trakcie tych testów. Także o nich również będzie można coś niecoś poopowiadać, dlatego że dużo więcej wydaje mi się, że wiemy o sezonie 2017. Oczywiście testy przedsezonowe to nie jest czas i miejsce na to, by ustawiać kolejności już na koniec sezonu. Natomiast jest to na pewno doskonała okazja do tego, by skomentować najbliższe wydarzenia, właśnie co się dzieje w Formule 1, poopowiadać coś niecoś o bolidach, które są już na torze, wszystkie już widzimy. No i teraz właśnie w tym odcinku to zamierzam właśnie uczynić, ale zwróćcie uwagę, jaka fatalna pogoda, się tego nie spodziewałem, wiedziałem, że będzie padać, ale nie spodziewałem się, że na starcie. Także w tym wyścigu, proszę Państwa, pomimo tego, że startujemy, no troszeczkę, znaczy dalej, szóste miejsce to i tak był moim zdaniem szczyt moich możliwości, to i tak uważam, że na oponach intermediatach, jak widzimy, powinno być dużo łatwiej na pewno, bo to jest tor bardzo trudny, którego nie lubię. Vettel pole position, także rewelacja. Mam nadzieję, że oczywiście warunki pogodowe się nie pogorszą. Oczywiście tutaj nawet zwróćcie uwagę i zero pit stopów jest możliwe. Tutaj widzicie też, że przez cały dystans wyścigu ma padać, także może nawet żaden zjazd nie będzie konieczny. Zobaczymy, jak te opony oczywiście będą się spisywać. Tutaj chciałem oczywiście zaznaczyć, że wiadomo, Hiszpania, kobiety, Formuła 1, kobiety. No i właśnie podczas tego weekendu wyścigowego w padoku podeszła do mnie pewna piękna dama. I chciała przekazać pozdrowienia dla Krzysia Sobocińskiego właśnie, uwaga, cytuję, od gorących loszek z Hiszpanii. Pomyślałem, że skoro to mój znajomy, to również się dołączy do pozdrowień, także pozdrawiam Ciebie, Krzysiu, bardzo serdecznie od Rulalosa oraz od gorących loszek z Hiszpanii. Sprawy powyścigowe zostawmy po wyścigu, natomiast przejdźmy już powoli do tej rywalizacji. Jest szóste miejsce, ale jest deszcz, a więc jest szansa na to, by nadrobić troszkę punktów klasyfikacji. Ostatni wyścig skończył się bardzo źle, dlatego że nas rozwalili niestety. Między innymi ten pan z przodu, czyli Daniel Ricciardo. No oczywiście karę nie poniósł za ten swój haniebny czyn, ale ja poniosłem niestety duże straty i przez to byłem daleko, no ale mam nadzieję, że ten wyścig jednak przyniesie duże zmiany. Wkraczamy w europejską część sezonu. Nowe części oczywiście są w bolidach, jak zwykle to w Europie. Jak zwykle to w Hiszpanii, doskonałe miejsce do testowania, no i Ferrari również przygotowało kolejne pakiety. Także zobaczymy, czy ta europejska część sezonu, która właśnie nadchodzi, będzie dobra dla zespołu Ferrari i dla Patryka Nowaka. No, start trudny, bardzo mała przyczepność, jesteśmy jeszcze po tej gorszej stronie toru. Lepiej Button, w ogóle Ferrari, znaczy przepraszam, McLaren się świetnie spisuje w tym sezonie. Aj, uszkodzone przednie skrzydło, niestety! No i jest nasz... Oj, tutaj kontakt troszeczkę z Ricciardo chyba, nie jestem pewien, ale jest czwarte miejsce. Troszeczkę żeśmy stracili tutaj skrzydła, niestety.
Ale to jest deszcz, to jest loteria, także to się może jeszcze dużo dziać. Zobaczymy, czy zjemy dalej serwisowe jeszcze, jak się te opony będą spisywać. No ja umiem oszczędzać opony, tak mi się wydaje, więc tutaj powinno być łatwo. Ale jednak to jest deszcz, tutaj każde straty czasowe będą bardzo bolesne. Bardzo blisko jest Ricardo, strasznie blisko. Oj, aż atakuje tutaj. Z prawej strony, no. Jeżeli się obronimy, tutaj nie będzie DRS-u oczywiście, bo w tych warunkach jest on zbyt niebezpieczny, dlatego jury wyścigu zdecydowałoby go wyłączyć. Także tutaj nie będzie strachu, ale no oczywiście tutaj będzie bardzo szybki Ricardo. Bardzo szybko odjechał Lewis Hamilton, więc niestety te straty z tym spoilerem mogą być bardzo bolesne w tym wyścigu, no ale mam nadzieję, że nie aż tak. Wyprzedził Button Daniela Ricciardo, także pięknie pojechał teraz kierowca McLaren. W ogóle mówiłem już na początku wyścigu, że McLaren świetnie w tym sezonie się sprawuje. Naprawdę tempo jest nieprawdopodobne. Mercedes bardzo ten swój bolid już rozwinął w tym sezonie, także to jest pięknie. Ferrari jest drugie pod względem mocy bolidu. Blokuje tam Vettel Hamiltona bardzo dobrze. Tutaj wolę oczywiście być przed Verstappenem. Nie wiem, gdzie jest Verstappen. Jest najwalczy w klasyfikacji konstruktorów, znaczy konstruktorów generalnej, także tutaj wolałbym być daleko przed nim. Mam nadzieję, że nie prowadzi wyścigu. Boję się, że prowadzi. To może być bolesne już dla mnie, niestety. Ale chyba prowadzi Nico Rosberg, tak mi się wydaje. Także tutaj chyba jesteśmy bezpieczni pod tym względem. Tak, Rosberg prowadzi, także całe szczęście. Nie będzie problemu ze strategią, raczej nie powinno być. 6% już zniszczone opony. Nie wiem, nie wiem, naprawdę. Zobaczymy, jak to się potoczy. Słuchajcie, jesteśmy w Barcelonie, także świetne miejsce na to, by zacząć powoli właśnie sezon 2017 już. Coś nieco o tym sezonie opowiadać. No i zacznijmy od bolidów, bo ostatnio w wyścigu to ja mówiłem, że bardzo podoba mi się kształt bolidów, nie? Bo pojawił się pierwszy tam bolid Williamsa i mówiłem, że bardzo fajny, nie? Natomiast chciałem nieco sprostować te moje słowa. Otóż jak się okazało, to był po pierwsze pierwszy bolid Williamsa i w nim nie było widać tych różnych, bardzo ciekawych, memicznych, bym powiedział, właśnie takich miejsc w bolidzie, takich bardzo, powiedziałbym, charakterystycznych. I chodzi mi mianowicie o języczek z przodu i o płetwę rekina. I kształt bolidów jest super, gdyby nie te dwie rzeczy. Czyli ta płetwa rekina i języczek. Powiem wam tak, każdy bolid w zasadzie już teraz ma tą płetwę, oprócz Mercedesa. Mercedes wprowadził też tą płetwę, ale jest ona bardzo mała, ale również testuje rozwiązania większej płetwy. Chociaż oprócz tej małej płetwy i tej dużej płetwy, że tak powiem, są kolejne rozwiązania, bo na przykład część bolidów, jak na przykład Ferrari, ma takie skrzydełko jeszcze małe na tej płetwie. I to samo testuje Mercedes, tylko że on nie ma tej płetwy jakby, więc to tak troszeczkę wystaje jakby z tyłu. Ma jakby takie dwa tylne skrzydełka, można tak powiedzieć, z tyłu, z tylnej części bolidu, więc... No oni to testują, nie wiem na jakiej podstawie być może większa przyczepność tyłu, nie mam pojęcia. Ale w każdym razie takie rozwiązania się pojawiły. Nie wszystkie bolidy oczywiście to mają, bo niektóre to po prostu mają taki płat jakby z tyłu dobudowany. Totalnie głupio to wygląda i strasznie po prostu. Niektóre bolidy to po prostu mają i tyle, ale niektóre właśnie jeszcze tam z tyłu cudują jakimiś właściwie takimi małymi skrzydełkami z tyłu. Z przodu właściwie tylko chyba Mercedes bardzo ładnie to ukrył. Podobnie Toro Rosso. Też kolejny piękny bolid. W ogóle muszę teraz przejść do pięknych bolidów, tak? Bo te dwa rozwiązania języczki i te płetwy rekina są najbardziej charakterystyczne. Ale jaki bolid jest w sumie najładniejszy z tych wszystkich? No właściwie Mercedes od razu mi się rzucił w oczy jako jeden z najładniejszych. A na drugim miejscu dałbym chyba jednak Toro Rosso, bo Toro Rosso w tym sezonie, co odwaliło za piękny bolid, to jest niesamowite, naprawdę. Mimo tego, że ma tą płetwę z tyłu, to ona pięknie komponuje się kolorystycznie. No bo właśnie. Oj, Ricardo, bardzo szybki! Myślałem, że mnie teraz... Aj, uderzył mnie! Wiedziałem, że mnie uderzy teraz, no! Masakra, po prostu te bolidy są strasznie agresywne. No ale dobra, słaba przyczepność. Wracajmy do rozmowy o testach przesezonowych, więc... Ta płetwa w jego bolidzie, w bolidzie Toro Rosso, jest bardzo ładnie wkomponowana w całą kolorystykę pojazdu, dlatego nie rzuca się to tak strasznie w oczy. Ale na przykład Force Indy, którą uważam za jeden z najgorszych bolidów, no to jest dramat! Oczywiście, to jest wszystko obiektywne, każdy może powiedzieć inaczej, ale mi się Force Indy jak nie podobała, tak mi się nie podoba do tej pory.
tragedia. To są takie geometryczne kształty, słuchajcie, że masakra po prostu. Nie ma żadnej jakby takiej płynności w tym wszystkim. Strasznie, to mi się bardzo nie podoba. Tak samo Renault, nie? Te płetwy wszystkie tak widać, że to jest jakaś masakra. Te języczki z przodu, te wystające, to po prostu katastrofa, nie? Na szczęście takich bolidów bardzo złych, bardzo źle wyglądających jest mniej. Dlatego, że bardzo ładnie jest oczywiście bolid Haasa, który zmienił kolorystykę. Podobnie Sauber, bardzo naprawdę podobają mi się te bolidy. McLaren, słuchajcie, który zmienił kolorystykę i jest teraz bardziej pomarańczowy. Również dużo fajniej wygląda moim zdaniem. Ferrari jest takie pasywne, tak samo jest Williams, też pasywnym bolidem. Tak w moim odczuciu. Red Bull to samo, nie? Więc w zasadzie jest parę takich bolidów, które się nie zmieniło kolorystycznie. Oczywiście to jest moja ocena, od razu jeszcze raz przypominam. Które się nie zmieniło kolorystycznie. Są takie, które się zmieniły naprawdę na duży plus. Są też takie bolidy, które naprawdę bardzo źle wyglądają, nie? I to trzeba powiedzieć. Sam Christian Horner a propos tych płyt Rekina również powiedział, że to źle wygląda, nie? Więc ciekawe, czy to zmienią w przyszłym sezonie na przykład, bo w tym nie sądzę, ale to są kolejne jakieś dziury w przepisach, żeby to właśnie zmieniać. Są jakieś też dziury w zawieszenie w przepisach, bo dużo osób mówiło, że chyba jest aktywne zawieszenie w bolidzie Mercedesa, ale nie jestem pewien, czy to jest prawda. No ale wiadomo, w tym sezonie jest dużo więcej możliwości tych aerodynamicznych, również dużo szersze opony, więc dużo lepsza przyczepność też mechaniczna. Mechaniczna to się chyba mówi, tak chyba się mówi. Więc no... Też na pewno to wpłynie pozytywnie na czasy. I nawiązując jeszcze do czasów okrążeń, to właśnie Lewis Hamilton miał czas 1/10 sekundą gorszy od czasu pole position z tego roku. A więc to oznacza, że to jest naprawdę dobry znak, dlatego że to są po pierwsze testy przesezonowe, pierwsze. To jest dopiero początek tej nowej ery jakby, więc jeżeli teraz czasy są porównywalne z tymi najszybszymi w tym sezonie, znaczy w poprzednim sezonie już, to pomyślcie sobie, jakie będą czasy. Te czasy będą ich jeszcze poprawiać o parę sekund. I to jest to, o czym mówił właśnie Nico Hülkenberg, że na tym torze, w trzecim zakręcie, czyli tam, gdzie właściwie miałem prawie kontakt z Ricardo w tym wyścigu, to można jechać na pełnym gazie. Moim zdaniem jest to możliwe, oczywiście nie jeszcze teraz, ale w miarę rozwoju tych bolidów na pewno to się uda. Także bolidy są naprawdę bardzo ładne. Ogólnie mi się bardzo kształt podoba. Natomiast właśnie, no ta płetwa zależy, czy jest fajnie wkomponowana w bolid, czy nie. Prawda? No bo to ma, właściwie każdy bolid to ma. To też jakoś tak nie psuje strasznie tych walorów estetycznych. No ale sam fakt, nie? Że to jednak troszeczkę szpeci ten bolid, nie? Byłby naprawdę bardzo ładny kształt. Ogólnie mówiłem, kształt mi się bardzo podoba. Tutaj Alonso próbował. Ale chyba jeszcze stracił, nie, na rzecz Ricardo, już myślałem, tam jeszcze Button, zobaczcie jak jest w kanapce McLarena zespół Red Bulla, niesamowite. Także kończąc temat testów przedsezonowych, to była oczywiście pierwsza tura, będzie przynajmniej jeszcze druga, ale naprawdę bardzo pozytywnie ma Mercedes, Ferrari w zasadzie, jeżeli chodzi o wyniki na tych testach, to też, dlatego że dużo okrążeń przejechali, bardzo dużo, dużo lepsza wydajność, no Raikkonen powiedział, że wyciągnęli wnioski z przeszłości, no mam nadzieję, bo te Ferrari przez ostatnie parę sezonów jakoś tak zawsze, jakoś tak nie wiem, takie przestarzałe się stało. Brak jakiegoś takiego świeżego oddechu, teraz w końcu być może to się zmieni. A Mercedes chyba dalej jest bardzo mocny i będzie mocny. To oczywiście są testy, więc one nie powinny nam tutaj w żaden sposób w ogóle mówić, kto będzie najszybszy. To w żadnym wypadku, bo każdy zespół ma swój własny program treningowy. Jak będzie, dopiero przekonamy się tak naprawdę w Australii. Jak te czasy się przekładają i będziemy mogli porównywać sobie właśnie osiągi i tak dalej. Dopiero tam. A tutaj właśnie porównujemy na przykład wydajność bolidów, która w bolidzie Ferrari i Mercedesa naprawdę jest bardzo dobra. Bardzo dobra. Na tych ponad dojdziemy do mety na pewno, bo to jest 19% zużycia tylko, także spokojnie, to jest połowa wyścigu, także na spokojnie dojdziemy na tych ponad do mety, także no musimy sobie radzić z tym zniszczonym skrzydłem. Jestem bardzo ciekawy, czy będą kierowcy, którzy będą zjeżdżać dalej serwisowe. Jeżeli to będzie Hamilton, jeżeli to będzie Sebastian Vettel albo Nico Rosberg, widzicie jak traci Rosberg, więc on chyba będzie zjeżdżał, chociaż nie wiem. To może się okazać, że możemy nawet wskoczyć na podium, tylko oczywiście moje tempo musi być nieco lepsze. No ja tutaj staram się oczywiście jak najbardziej mogę, ale pamiętajcie o tym, że mam zniszczone przednie skrzydło i to jest naprawdę niełatwo w tych warunkach utrzymać się na torze, jeszcze ze zniszczonym skrzydłem. Szkoda, że je zniszczyłem naprawdę, bo moim zdaniem byłbym wyżej, byłbym walczył na pewno z Vettelem nawet moim zdaniem w tym wyścigu, no ale niestety taki los i trzeba sobie radzić w trudniejszych warunkach niż wszyscy. Trzeci Vettel, także spadł niestety w klasyfikacji, wyprzedził go Lewis Hamilton, także niestety spada nam kierowca Ferrari, no oczywiście ja też nie walczę w klasyfikacji generalnej, także dla mnie to też jest oczywiście dobra wiadomość.
Teraz tak sobie myślę, że właściwie cały czas w wyścigu dzieją się takie rzeczy, że cały czas się właściwie bronię przed Alonso tylko i wyłącznie. To jest takie coś, że jestem w pierwszym, drugim sektorze szybszy i w trzecim troszeczkę on mnie dojeżdża i tak dalej, ale w zasadzie jedziemy cały czas ze sobą mniej więcej tej samej odległości, także nie ma tutaj zbytnio nic ciekawego. Ja w tym odcinku chyba będę więcej gadał niż będę komentował jakieś takich ciekawszych wydarzeń na torze, dlatego że no ostatnie wyścigi w sumie były ciekawsze, więc troszeczkę też czasami musimy więcej pogadać. No i właśnie, chciałem też coś nawiązać do Akademii F1, w sensie Wierel Akademii, dlatego że właśnie skończyliśmy sezon 5, no i w końcu za mniej więcej parę tygodni zacznie się sezon 6, więc ten bez asyst, czyli w końcu będzie sprawiedliwie. I ja chciałem nawiązać do Akademii właśnie F1, gdzie właśnie już ścigają się kierowcy bez asyst i coś, co muszę powiedzieć, to, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony kierowcami, ich formą, bez jeżdżenia bez asyst oczywiście. Mianowicie myślałem, że będzie to gorzej wyglądało, tak szczerze wam powiem, dlatego że no wiadomo, jak to jest bez asyst. Wszyscy zawsze się boją, czy dojadą, czy się rozwalą i tak dalej, bo tak jest, bo to jest jednak dużo mniej bezpieczne jazda bez asyst. Natomiast okazuje się, że właśnie taka jazda bez asyst jest nawet bezpieczniejsza. Oczywiście oglądałem tylko pierwszy wyścig w zasadzie, więc tu ciężko mi się wypowiadać. Natomiast no, jest moim zdaniem troszeczkę większy szacunek. Wiadomo, że to nie jest jeszcze ta rywalizacja na takim światowym poziomie, jak w tej WRL głównej. Natomiast sam poziom kierowców jest naprawdę bardzo wysoki i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i gratuluję wszystkim uczestnikom tej Akademii, że odważyli się jeździć bez asyst, że odważyli się właśnie wystartować i spróbować swoich sił właśnie bez asyst, bo to jest naprawdę sztuka duża właśnie jazdy i coś, co też zauważyłem, to to, że chyba jest mniej wypadków, tak mi się wydaje, że chyba jest jednak większy szacunek do rywali na torze. Przynajmniej to było widać w pierwszym wyścigu, gdzie naprawdę nie było jakichś takich strasznych incydentów. Jak były, to one wynikały z braku doświadczenia kierowców, ale tak, to nie było jakichś takich niesamowitych, drastycznych ataków. To jest dokładnie to, co mówiłem w mojej Akademii Jazdy Rulalosa, że właśnie jazda bez asyst powoduje to, że mamy większy szacunek do siebie i dużo jakby mniej ryzykujemy wtedy, nie? Bo wiemy, że możemy popełnić po prostu błąd i to właśnie wychodzi w tej Akademii. Także to mnie bardzo pozytywnie cieszy właśnie, że kierowcy szanują siebie na torze i nie ma jakichś takich dziwnych, przykrych incydentów. A właśnie, że chciałem powiedzieć, że jeżeli w przyszłym tygodniu odcinek byłby później, to mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego za złe. To znaczy, może się tak okazać, że odcinek za tydzień po prostu nie będzie w niedzielę o 14, tylko na przykład właśnie może być o jakieś takie 17 czy coś takiego. Może być po prostu później, dlatego że mogę nie zdążyć po prostu nakręcić odcinka z Monako. Co ciekawe, na samym odcinku będzie już w Monako. Także no, na ten odcinek myślę, że warto poczekać. Także jakby go nie było o 14, to proszę się nie martwić. Odcinek, mam nadzieję, że się oczywiście pojawi, ale może być taka sytuacja, nie mówię, że będzie, ale może być taka sytuacja, że po prostu pojawi się on później. To znaczy po prostu, nie wiem, wieczorem albo coś takiego. Daniel Kwiat odpada z wyścigu, tutaj w międzyczasie się coś tam stało. Ale to chyba silnik mi się wydaje, bo to akurat tam nie było żadnej kolizji na pewno. Także szkoda kierowcy z Rosji, no ale jednak ostatnio coś chyba nie mrawo w tej Formule 1. Boję się, że podzieli los Witalija Pietrowa, który również miał być wielkim kierowcą. Znaczy, był tak wielkim kierowcą, że odebrał Alonso tytuł oczywiście w Abu Dhabi, natomiast no, chyba to jest jedyne jego osiągnięcie w karierze, tak mi się wydaje. Jeżeli można w ogóle nazywać takie coś osiągnięciem. Słuchajcie, zaczęliśmy ostatnie okrążenie tego wyścigu o Grand Prix Hiszpanii. No i przede wszystkim ja jestem bardzo zaskoczony. Myślałem, że w Hiszpanii będę tracił punkty, ale może się okazać, że jednak chyba trochę zyskam. W tych trudnych warunkach, pomimo tego, że pada deszcz, widzimy, że już się trochę nawet przejaśnia, także chyba gdybyśmy pojechali trochę dłuższy dystans, to prawdopodobnie byłoby sucho i byłoby jeszcze ciekawiej. Natomiast pomimo tego, że właśnie pada deszcz i pomimo tego, że moje przednie skrzydło jest uszkodzone dosyć mocno, na czerwono właściwie, można tak znaczy na czerwono, na pomarańczowo, co jest dosyć mocnym już uszkodzeniem, które utrudnia prowadzenie pojazdu, no to jednak radzę sobie całkiem nieźle i utrzymuje przez cały dystans wyścigu kierowcę Ferrari, Fernando Alonso, utrzymuje za sobą kierowcę Red Bulla, Daniela Ricciardo oraz kierowcę Jensena Buttona.
więc również McLarena, także to na pewno dobrze świadczy, to na pewno dobrze mówi o potencjale tego bolidu, również o tym, że radzę sobie w takich trudnych warunkach, które na pewno dzisiaj dało sobie znać. Za chwilę Nico Rosberg przekroczy jako pierwszy linię mety, drugi będzie Lewis Hamilton, a trzeci będzie Sebastian Vettel, także całkiem niezły wyścig, muszę powiedzieć, dosyć spokojnie, nie było tutaj jakichś niesamowitych manewrów, właściwie żadnych błędów nie było oprócz tego pierwszego zakrętu, gdzie w zasadzie popełniłem, znaczy uszkodziłem sobie przednie skrzydło. Więcej w tym odcinku zdecydowanie było rozmów o testach oraz o Akademii. Brawo, Patryk, czwarte, solidne czwarte miejsce, naprawdę dobry wynik. Nie tracimy na pewno punktowo, a wręcz zyskujemy nad Verstappenem. Jest oczywiście na podium kierowca Ferrari, a więc Sebastian Vettel, brawo, wygrywa Rosberg przed Hamiltonem, więc mistrz świata. I dopiero gdzie jest? Dopiero 14 Verstappen, także ojojoj, proszę, stracił kierowca Red Bulla niesamowicie. Tylko Kwiat nie ukończył tego wyścigu, tak to wszyscy jeden, znaczy 0 pit stopów. Najbardziej chyba stracił jednak Vettel. W klasyfikacji tracimy tylko punkt do Verstappena, przynajmniej jeszcze jest Hamilton, Rosberg oraz Vettel, który jest na pozycji lidera już nade mną z dużą przewagą 26 punktów. W konstruktorach jesteśmy pierwsi 3 punkty tylko przed Mercedesem. Tu będzie ciekawa rywalizacja. Porozumiem najszybszy czas nawet, więc to jest ciekawe. Także moi drodzy, to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się on podobał. Jeżeli tak było, to wiecie, co macie robić. Dajcie łapkę w górę, będę wam bardzo wdzięczny. Skomentujcie odcinek, subskrybujcie kanał. Zaglądajcie na fanpage'a, na moją stronę. I tak dalej, i tak dalej. W przyszłym odcinku ruszamy na Grand Prix Monaka, więc bardzo ciekawy, chyba najbardziej spektakularny wyścig w sezonie. Jeżeli nie będzie on o 14 w niedzielę, to będzie później, także o to się nie martwić. Trzymajcie się, cześć!